Kurde, tęskniłem za tym multi. Czemu u mnie wygląda tak, jakbym matholował Marka? Co? Ale huśka mi laguje! A tu jest huśek? Tam to kosiarka tak za nim z tyłu tak biegnie! Ej, dawajcie, zróbcie dziwny screen, później się to wstawi na odcinek. To się cały czas nagrywa. Co, już? Tak, od 10 minut. Boże. Zmarnowałem życie. Kusiarka biegnie za nim, lol. Jaki śmiech. Nie wyrabiam. Ej, róbcie dziwny screen, potem na koniec odcinka się to wsadzi. Gdzie ten chusiek teraz jest? No ja już koszę. A ty tam jesteś. A ty ja się przejdę do ciebie. A to i ja się przejdę. A to ja pojadę. To byś nas porzucił. Czekajcie, na świnku tylko. Do roboty. Tylko. Ja za dwójdę do kina. Siemaneczko, z tej strony Arolen i witam was w kolejnym odcinku z Farminga 2013 na Multi, którego nie było już może z miesiąc, albo więcej, albo mniej. W każdym razie go nie było długo i nie mogliśmy się zebrać, ja byłem zapracowany i tak dalej. Nareszcie się zebraliśmy i idziemy pełną parą z koksem. Ekipa jest w pełni przygotowana, gotowa w pełnym składzie. Proszę się przywitać ładnie. Tutaj Marek ładnie zgrabia siano. Proszę się przywitać. Dzień dobry. Tam jak widzicie, tam Husiek bardzo pięknie kosi trawę. Przywitaj się Husławie. No cześć. Generalnie jest też Mat, ale Mat gdzieś wsiąknął. O, jedzie Mat. Przywitaj się ładnie. No siemanko. Siemanko. Okej, okay. Jak widzicie, praca wre, wszyscy pięknie pracują. Idzie robota jakoś. Może sekundacja. Ja generalnie nic nie robię, bo czekam, aż będę miał siano zgrabione, żebym mógł belować. I generalnie przez ten czas, jak nie było odcinka, postanowiliśmy złożyć wniosek o dotację do Unii Europejskiej na rzecz rozwoju infrastruktury wiejskiej. Dostaliśmy dość pokaźną sumkę z tej dotacji i ulepszyliśmy troszkę farmę, troszkę park maszynowy i tak dalej. I mamy nadzieję, że wyjdzie to na dobre. Mamy więcej pól, więcej maszyn, praca idzie sprawniej. To by było na tyle chyba z kwestii informacyjnych. Wkraczamy do akcji. Maro, jak ja tam mogę grabić, czy nie mogę grabić? Jak to sprawa wygląda? Tfu, belować, ty grabisz. Ja grabię. Czekaj, ostatni pasek, taki pierwszy będzie dla ciebie, więc... Ja tu bym polecał jeszcze zaczekać, żeby to siano było suche, chyba że robimy siano kiszonkę, to... Wtedy no ale mokro. To znowu będziemy to kilka razy przerzucać, to siano kiszonka jest opłacalniejsza. Nie wiem jak tam płacą za to. To co, będziemy to później sprzedawać, czy jak? Nie wiem. Mad, ile tam mam jeszcze z tych dotacji pieniędzy? No coś koło, 87 tysięcy zostało. Starczy na mućki? Powinno. Ja by parę mućek kupił. Co wy na to? Da się zrobić. Belami da się mućki karmić? Mm-hmm. Tak. No to... A potrzebny jakiś dodatkowy sprzęt do tego, czy nie? Mhm. Tak. Paszowóz chyba jest potrzebny. No. Za ile ten paszowóz jest? Chyba o ile... 57 tysięcy mi się wydaje, lub mniej. Mamy na stanie 60 krówek. Za dużo tych krów? Nie, tanie były. Wyprzedaż! Ktoś mi to za krowy kupił. Nie byle jakie. Dobra, to kup jeszcze ten paszowóz. I generalnie będzie można się krówkami zaopiekować już. Dotacje z Unii się przydają. No, żeby u nas stać na zgrabiarkę.
Grabiarka taka profesjonalna, proszę państwa, Agromet Famarol, tak nowoczesna, niesamowita. Może tylko do Ursusa się nadaje. Jednak Ursus marka do czego się przydaje. No, dzisiaj niedawno nim orałem jedno pole. Tak, zaorałeś całe to pole? Jeszcze nie. No bo się pewnie mu grzał. Też maski nie ma, ale i tak mi się grzeje. Błękitę by sobie przyczyściła, nie? No kurde, byłem w... No chłopie, byłem w mieście sobie tylko tak przejechać na stację, a tu kurde patrzę, wracam, nie ma tego... maski. Traktor porwali! Nie, tylko masku ukradli. No, generalnie Maro miał brzydką przygodę już przed poprzednimi odcinkami. Jakie bele robimy już? 160? 120, dawaj. 120 najpraktyczniejsze są. No to dobra. Reduce. Jak ogarnąć, jakie są obecnie usta? A jest, current. Jest 125, to takie mogą być? Mogą być. Dobra. Generalnie Marek był... Czemu mi to nie zbierało? Zbieram. Marek był w mieście, kurde. Był na Browcu odpocząć po ciężkiej pracy, ale gdy wrócił, zostawił, zastał traktor już, kurczę, bez maski. Został okradziony brutalnie i policja stwierdziła, że ona nie może nic z tym zrobić. Tak oto Marek, ciągnik Marka został bez maski. Taka oto przykra historia go spotkała. Ja też już złożyłem właśnie te dokumenty na modernizację i teraz mam umowę podpisywać, kurczę, na ciągniczek i zobaczycie w następnym odcinku, co to będzie, kurczę. Ech, usiek szaleństwo. No wiesz, się bawi, się przybawić. Jak się bawi, to się bawić. A to może ja bym swój wymienił, bo coś chyba muszę go do serwisu oddać, bo coś podnosi, szwankuje. Coś może olej gdzieś przecieka? Nie widać tam nic? No właśnie, nic nie widać, jest czyściutko. Może pompa siadła. No właśnie, pewnie pompa tym w skrzyni ci siadła. Nie podaje do pompy głównej, to jest nieprawdopodobne. Musisz go oddać do serwisu koniecznie. Ja chyba za 3 odcinki sprzedam Ursusa, już w takim lekko odnowionym stanie. Więc... Zanim ty tego Ursusa ogarniesz, to zima przyjdzie. O, tam. Maska już jest zamawiana. Kogo zamawiałeś? A, o takiego Zbyszka. Nieważne skąd. Rozłóż. Dobra, to ja już to grabię. Mamy maszynkę. Ej kurde, miałem zatankować. I tak to można grabić. Maty, już przewróciłeś tą przyczynę. No, jedziesz w domu. Okej. Nie wiem czemu, ale ten mój traktor jest taki szybki na wstecznym, jak jedzie do przodu. Rewers. Dobrze mówię? Nie, rewers. Rewers służy od tego, że jak na przykład jedziesz do przodu, no nie? I się zatrzymujesz tak, żeby zmienić bieg ten, na przykład jedziesz do tego przodu i się i chcesz jechać do tyłu, a tak normalny na przykład tym Ursusie, co ma Marek, to musisz sprzęgło nacisnąć. A tak z rewersem to po prostu ten dźwignię przesuwasz na R i już pyk, bez sprzęgu, bez niczego. No to jest fajne. No, kurde, tak to można grabić. Full klima w ciągniku, chłopie. Ty tam masz klimę? Jak człowiek sobie wiatraczek załączył. Ej, dach otwarty. Drzwi otwarte, okno otwarte. Twoje, myślę, że jakąś tam, wiesz, klimę z prawdziwego zdarzenia.
Nie no, ale zamontuję do niego inny dach. Marek, ty bierzesz prasę, ale ja się boję ciebie dopuścić do niej. Pozwolisz? Jak ty jesteś w niepewnym stanie, ja się boję. Spokojnie. Dobra. Wszyscy pięknie pracują. Tak jak mówię, kurczę. Noże już nie są ostre, będę musiał odjechać na farmę i wymienić. A masz jakieś zapasowe? Tak, jest. Oczywiście wszystko. Moja skrzyneczka z narzędziami ma dużo tutaj rzeczy odpowiednich do wszystkiego. A, ty to zawsze zabezpieczony jesteś. Jest. Zarny zawsze ubezpieczony. No właśnie. Ja żeby nie było nie... jakiejś wpadki. Zapchałem. Patrz, już się dotknął, już zepsuł. Trzeba ci odebrać licencję na to. Musiałem tylko WOM wyłączyć, bo bym sobie jeszcze do pracy się wetkał i co by się stało. To teraz wyciągaj kurde ręcznie. Siano. Mielonka by była. Nie tyle co mielonka, tylko... Marek byłby w kształcie beli. Okrągłej. Byłaby bela z nadzieniem, kurde. Kusiek, weźmie tu pociągnij trochę, bo... A już, nie ma problemu. Patrz, myk. Kurde, prawie sam się zawiesiłem. The fuck, co tam się dzieje? Synu? Tak. Jesteś ciebie dumny. Nie jest dobrze. Ej. I myk. Z całej pety. To chyba nie było z całej pety. Cześć. A Marek już wrócił, czy nie? Jest. No jestem już. Mówiłem. O kurde, drift. Skąd ty żeś wyczytał z tego TS-a? Od kolegi. Ja wale. Kto jest administratorem tego TS-a? Dziesięciolatek? Nie, Roltek? Nie, czekaj, jak nie miał. Jakoś Roltek czy coś, nie? Wiek by mi się przydał, a nie nick. Nie wiem. Ej, what the fuck? Należy. Ej, ja zielonkę. Ej, słuchajcie, ja zielonkę nie przetrząśnię, to mogę zbierać. Dziękuję, Husiałkę. Proszę bardzo. Tylko, czy ja teraz ewakuuję jakoś tą zgrabiarkę? No to już wyciągniesz. Przerzucił sobie za ogrodzenie, żeby ci ciągnąć. Pady. A to lajtas. No nie, nie róbstwo wszędzie. Ja nie mogę tego teraz przetegować. No to mówię, odepnij i pojedź ten wieć tam. Ten obróć i podepnij sobie. Jak, z której strony tam się wjeżdża w ogóle? No mat tam gdzieś jest w okolicy. Coś dziwnie mnie laguje. Mat, gdzie podziałeś WD? 40. Powinien w kombajnie leżeć. Dobra, dzięki. No dobra, jest. O, i teraz trochę popsikamy i śruby zaraz same się dokręcą. What the fuck, Araulen, co ty robisz? Jeszcze ciebie boję. Próbuję jakoś wyciągnąć zgrabiarkę. Dobra. W drodze. On my way. No. Jezus. Tak się robi ten... Ewakuację. Mistrz kierownicy. Mistrz kierownicy ucieka. A chyba, że tak. LOL, Matt, ty jedziesz z tym i mi w pewnym momencie to, co masz z tyłu, było przed traktorem. Dobre. Tak mi się nasunęło. Fajnie byłoby, jeśli krowy by miały swoje tak zwane rasy. Dzielenie na mięsne, na mleczne. O no. Ale badzi, w 11 dało się na nie wskoczyć. No. Czy one są, puste w środku? Tak.
Czy jest to są same tekstury? Na single player się da wskoczyć. Jakie nieropstwo, człowiek musi harować jak zwykle, a ci sobie po kroła skaczą. No i dobrze, musisz odpracować. Musisz odpracować. Ty. Ty musisz odpracować, nie było cię w tamtym odcinku. Patrzymy. To by było na tyle w tym odcinku. Generalnie odcinek chyba będzie podzielony na dwa party. Jeszcze nie wiem dokładnie, w każdym razie to by było na tyle. Mamy nadzieję, że uda nam się jak najszybciej kolejny odcinek nagrać. Dzięki chłopaki za pomoc, za miłą grę, za fajne, funny moments. Byli z nami od lewej mojej pan Husarz. Dziękuję bardzo. Marosław. Dziękuję bardzo, do widzenia. Oraz Matt. Dzięki, pa pa. Pa pa, do zobaczenia w kolejnym odcinku.